Rap w 2021, muzyka, którą zajmowano się już dawno, dawno temu, ale pik miała gdzieś w około 2018 roku, coś w przybliżeniu. Myślę, że wielu z was jej słucha. Przykładowo od Sobla, no tego ziomka, co miał problem do widza, że wszedł mu na scenę. Co z tego, że mógł się zachować jak na przykład Mata, który chętnie wpuścił na swoją łódź swojego widza i zaczął z nim skakać, To było naprawdę fajnym zachowaniem. No bo jednak ziomek pokonał tą wodę i tam przepłynął chwilę, nie? Ciekawe, jak będzie wyglądał rap w przyszłości. Ej, wcześniej nic nie miałem, już teraz mam! Łee. Za dużo się nie zmieniło.